ponieważ za kilkanaście dni mamy już święta Bożego Narodzenia, a zatem nadszedł czas, aby upiec pierniczki korzenne. Ja bez pierników świąt sobie nie wyobrażam. Oczywiście pierniki dobre są na każdą okazję, no ale kojarzą nam się głównie ze świętami Bożego Narodzenia. Do przygotowania pierników będę potrzebowała 0,5 kg mąki pszennej, 100 g cukru, 120 g masła, jedno całe jajko, 2 łyżeczki sody oczyszczonej, przyprawa do piernika, to jest 40 g, 200 g miodu. I oczywiście pierniki będziemy dekorowali również podczas świąteczny, więc dobrze, gdyby były one kolorowe i pięknie wyglądały. I ja tutaj wystawiłam przeróżne polewy, polewa czekoladowa, jasna, ciemna, lukier różnego koloru, a dla tych, którzy może mają mniej cierpliwości do wykonywania różnych dekoracji, są już gotowe pisaki. Są to pisaki cukrowe. Rozpoczynam od roztopienia masła. Przypominam, że masło to było 120 g. Jak masło się rozpuści, dodam cukier. Masło mam już rozpuszczone, a zatem wrzucam cukier. Wszystko dokładnie mieszam i będę tak trzymała na średnim ogniu do momentu, jak cukier się rozpuści. Cukier mam już rozpuszczony, a zatem wyłączam gaz i zostawiam do przestygnięcia. Do makutry przesypuję najpierw mąkę, sodę i przyprawę do piernika i dodaję jajko, miód, roztopione masło z cukrem. I wszystko przemieszam i za moment zacznę wyrabiać ciasto rękoma. Wyrabiam ciasto na gładką masę. Ciasto mam już dobrze wyrobione. Trwało to zaledwie kilka minut. Ciasto dzielę na takie trzy porcje i będę teraz rozwałkowywała. Ciasto rozwałkowuję na grubość tak mniej więcej 4-5 mm. Oczywiście wysypuję mąką. Ciasto rozwałkowane i teraz wyciskam foremkami różne kształty. I akcenty świąteczne. Gotowe. Pierniczki wykładam na blachę, oczywiście wyłożoną papierem do pieczenia i pamiętajmy, żeby zachować odległość, bo pierniki nam odrobinę wyrosną. Część pierników wyłożyłam już na blachę do pieczenia. Będę piekła w temperaturze 180 stopni od około 8-10 minut. Pierwszą partię pierniczków mam już upieczono i zabieram się za kolejne. Pierniki naprawdę cudownie pachną. Wszystkie pierniczki mam już upieczone, częściowo także już udekorowane. Zobaczcie, jak cudownie, przepięknie, kolorowo wyglądają. Cudownie też pachną. Warto zaangażować dzieci w pieczenie takich pierników. Jest to frajda naprawdę dla całej rodziny. A zatem gorąco te pierniczki polecam i życzę smacznego.